Dobra, załapałam to, bo jestem najlepszy. Toka Boka! Hej, słodziaki! A dzisiaj nasza Toka Boka! Toka Life World! Dzisiaj przygodę czas zacząć! A właśnie, jeśli chcecie więcej odcinków z Toki Boki, zostawcie teraz koniecznie 3000 łapek w górę! A właśnie, muffinkowo-kitkowe etui na telefon są w naszym sklepie, sklepmuffinki.pl, więc jeśli chcecie też takie etui, albo jedno z jeszcze innych, to koniecznie tam zajrzyjcie, link macie w opisie, a my zaczynamy! Słuchajcie, wchodzę do Toki, a tutaj widzicie, co się dzieje? Tu nie ma w ogóle moich rzeczy! Gdzie to jest domek, który robiłam? Te wszystkie Starbucksy, Tianfany, o nie! Ej, słuchajcie, ja wyłączę Tokę i spróbuję jeszcze raz wejść, dobra? Ja cię kręcę, ale teraz spanikowałam, Kitek. Jest jakaś aktualizacja, ale to mi wywaliło wtedy wszystkie rzeczy w Toce. Nie mówcie mi, proszę cię, tego. No, zdarza się niestety, Toka lubi takie rzeczy. Żartujesz. O, darmowy prezent, o, nie prezencik. Nie obchodzi mnie to. Idziemy po prezent. Wszystkie moje rzeczy. Tyle, że robiłam McDonald'ów, KFC w Toce. O, masz domki wszystkie? No, domki mam, a czy pytanie, czy coś jest w nich? A może nacisnęłaś reset? Nie, naciskałabym resetu. Loading! Nie, 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 nie. Ej, dajcie mi znać, czy wam też się coś takiego zdarzyło, nie Dużo wierzę. Dużo osób kiedyś pisało w komentarzu, też tak czasami mają, że po aktualizacji im się coś takiego dzieje. Ja miałam aktualizację i myślisz, moja cukiernia, o nie. Co się stało? Odcinek Muffinka bankrutuje w Toka Boka. Sprawdź, czy przynajmniej masz nasze postacie. O nie, nawet mi nie miał wszystkich influencerów, których robiłam. Akurat postacie zostały. Jak Czyli to? Widzisz, postacie mamy, ale może sama nie chcąc nacisnąć reset. Łatwo jest bardzo wcisnąć reset. Wiesz, gdzie jest reset? Nie. Żartujesz? Znaczy chyba tu była jakaś tak, takiego okrągłe. No właśnie, no to na początku włączasz. Ja i to zresetujesz całą Tokę. Na pewno bym tego nie włączyła. W sensie, że tutaj? No po prawej górze, na początku w prawym górnym rogu. A nie da się tego cofnąć? Nie. Na samym początku Toki, prawda? No, na starcie. Już rzeczy nie ma. Skończyła się. Muffinka. O, widzisz to? Naciskasz. Myślisz, że ja to nacisnęłam? Naciśnij to. Zobaczymy, czy musisz jakieś potwierdzenie. No teraz tak już nie masz. A zrobiłaś coś takiego? Nie. Nie, na pewno nic takiego nie było. No to niestety. Aktualizowało mi Tokę. Ale co na to w przemych chodzi, że mam porządek w Toce pierwszy raz od takiego czasu. Ale jest mi przykro, nawet nie zdajecie sobie sprawy. Ważne, że mojej muffinki nie straciłam. A wiesz, co to oznacza? Że będziesz mogła zrobić własną serię, zbieram wszystkie krampety, bo ty nie zrobiłaś tego, bo pogubiłaś masę rzeczy. Chcecie coś takiego? Dajcie mi znać, matka. Jak zebrać wszystkie 60 krampetów. Jak tu czysto, aż tak dziwnie, no nie? Ale to jest śmieszne, że postaci mi nie zresetowało, ale całą Tokę mi to zrobiło. No też tak miałem, postacie właśnie zostają, postaci się zapisują ogólnie na koncie, a domki już nie. Ciekawe, ale ty też tak miałeś, że przypadkowo? Tak, tak, no przecież mi zresetowało. Ale patrz, ciuchy zresetowało, przecież one były, a teraz ich nie ma, a były przed chwilą. Bo te ciuchy miałaś założone z dodatków. Gdybyś miała to w ustawieniach, bo się przebierałaś, to pewnie by ci zostały. W sensie? W kreatorze postaci, gdybyś miała ciuchy, bo tam jest masa ciuchów w kreatorze postaci, które robisz dodatkowe, a ty miałeś założone ciuchy z Toki. A jak zresetowało całą Tokę, to wszystko ci usunęło. Ale przed chwilą były pokazane. Dobra, nieważne, pokaż prezent. Poczekaj, Kitek. O, prezent. Ja tutaj rozpaczam. Ja muszę się... Co? A jak już miałem? Z dnia stary prezent. To jest toster, który jest zawładnięty przez rysunek. Co, to jest toster? Toster, zawładnięty, to jest nawet toster rysowany. No, jak Słuchajcie, teraz nie, ja się czuję teraz niefajnie, ja muszę się teraz ubrać jakoś, bo wyglądam źle. Dojdź sobie do tego startowego domku. Czemu? Nie domku, tylko tego startowego, tam gdzie się zmienia postać. Ja chcę centrum handlowe. Ale przed chwilą... Kitek, przecież ja ci tłumaczę, że... A, tutaj miałam No widzę, mówię przed sekundą ci, był. Teraz naciskasz tutaj i tu masz masę ciuchów przecież. Przecież kupowałaś ten super dodatek. Ale przed chwilą jak patrzyłam były. Dobra, ubierz się jakoś cool, nie, zobacz, teraz nie. Jesteś sztos. Ja będę sztos, wiesz w czym? No. Będę sztos w... O nie, ty... Ej, do góry, weź do góry, tam widziałam coś fajnego. Niżej. Nie, no? To myślałem, że to jest Persof w kształcie kotka. To bierzesz, a wiesz czemu? Czemu? Bo masz kocią łapkę na dole. Ojejciu, no dobra, widzisz? To weźmiemy. Ale patrzcie, tyle miałam osób i wszystkie mi zniszczyło. Jest mi teraz przykro strasznie. Naprawdę to się stało, a ja nie wierzę, że to się stało. Ja się bałam tego zawsze, tyle osób stworzyłam. Tak, ale super. Posuńcie się wszyscy, ja tu muszę przejść, przepraszam, bo Aga. Przyjechali wszyscy do, jakby ja do miasta. Cię kręcę. Czyli to jest ten moment, kiedy robisz miasto influencerów. Słuchajcie, i ja chyba się obrażam. Obrażam na Tokę. Czy macie jakąś inną grę godną polecenia? Bo jest mi teraz naprawdę przykro. Czekaj, idziemy teraz, bo ja w ogóle specjalnie na dzisiaj, aż mi teraz jest przykro, specjalnie na dzisiaj, żeby spędzić ten dzień z Kitkiem, kupiliśmy, żeby pojechać na wycieczkę i kupiliśmy sobie domek na drzewie, którego jeszcze nie miałam. To jest domek, który zresetował na całą Tokę. No nie, nie może.
możliwe. To ta aktualizacja, bo dzisiaj się zrobiła mi. Mam nadzieję, że mi nie usunęło wszystkiego, bo źle ja mam rzeczy. Wow, ile tu rzeczy. Ja na przykład mam dom prezentowy, mam zebrane wszystkie jedzenie, wszystkie krampety, wszystkie lemury, wszystkie poduszki. Ojej, czy masz rację, Kitek? No, a ci to usunęło? To będę musiał zbierać jeszcze raz. O nie, przynajmniej masz na filmie pokazane, gdzie to wszystko się dzieje. Tu jest bardzo ładnie, powiem ci. I póki nie ogarnę naszego domku, bo nie mamy na razie gdzie mieszkać, Kitek. Pokażę ci coś. O. To odbierze prysznic. Okej, okay, nie przeszkadzam. Słuchaj, Kitek, póki nie mamy gdzie mieszkać, to będzie nasz domek, dobra? To dobra, ja chcę miodu. Daj mi trochę miodu. Miodu? Aha, no. Tu jest miód. Ej, da się zrobić jakieś przepisy z tego miodu? A nie wiem. Kubka. Nie, wyżej, tam jest miód. A, myślałam, że już o tej kubce. Nie, 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 nie. No czekaj, co my tutaj mamy? Mamy tutaj motylka. Pokazać ci kilka trików? On lata? Nie, on nie lata, no trudno. Tu mamy rzeczy do podlewania. Czy ja mogę zasiedzieć na przykład... Tak, możesz. Czy to jest tim arbuzik? Ja cię kręcę. I to jest potem chyba... to podlać. Jak to no to ja czekaj, ja sobie wezmę korniszona czy tim arbuzik. Jasne, że tim arbuzik. No dobra, ale muffinka, muffinka. Pokażę ci coś? Podlewam tim arbuzika. Pokażę ci trik. No co, przestań, o już brus. Arbuza? No czekaj, i teraz go mogę, i mogę go zjeść, jakoś pokroić, czy coś? Weź go zjedz całego. Ale, o, chciałam go, ale pokażę ci coś? Tak, no. Patrz, a, przepraszam cię, zdejmij poduszki. No. I naciśnij zaraz hamak. Wow. A tam, a ja wszystko... nie zauważyłaś? Nie. Tam jeszcze coś jest za hamakiem. Drzwi. I tutaj są przekąski i telefon. Ja cię kręcę, Kitek, dzisiaj cały wieczorek możemy tutaj przesiedzieć. No dobra, chociaż to mi troszkę wynagrodzi to. Co my tutaj mamy dalej? Ja sobie tutaj na razie usiądę i sobie pojem trochę chrupek. O, jakie fajne są te chrupki. A, fajne to było. I tutaj mamy Instaxa, który nam robi zdjęcia, czy on zrobi ja nam teraz... Ja chcę iść na kibel! Ale co, kto to jest? Nie patrz, wiem. Na tym Instaxie. Nie wiem, on może tu mieszkał. Śmiesznie. On tu mieszkał wcześniej. No ciekawe, no dobra. No to jest nasz tymczasowy domek, dzielnie mi tutaj jest trochę, no ale... Wydaje mi się, że fajnie spędzimy czas. I on, no dobra, nie przeszkadzam tobie, przepraszam. Nie chciałam ci przeszkodzić. Tu mamy kosz na śmieci, żebym ja ci tylko ciebie, Kitek, nie wyrzuciła. Wiesz, ej, można się takimi potknąć, no. Dobra, ja chciałem sobie wziąć koszyk piknikowy. Gdzieś tu jest koszyk piknikowy, chyba to jest koszyk piknikowy. To nie jest koszyk. No ale naciśnij na to, jak nie jest koszyk piknikowy. Wow, i tak wszystko naprawi. Ja cię kręcę. A to jest faktycznie toaleta. Mamy papier toaletowy. To jest nawet książka do czytania w toalecie. To jest dziwne trochę, ale no tak. A oprócz tego ciekawego, chyba tu coś jest jeszcze. Nie, 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 nie. O, tu. To jest pan ciekawy. To był robak. Nie, proszę bardzo, weź kameleona. Jak normalnie rozszpunka. I patrz, też jesteśmy na takiej wysokości jak nasza rozszpunka. Z zaplątanych. Koniecznie mi dajcie, dlaczego daliśmy cię, bo mi się strasznie podobało. A pamiętasz trik kameleonowy? Że kameleon, jeśli zje coś, tak? Tak. O tym mówisz? Tak, tak, tak. Jak mu dasz na przykład tęczowe ciasto, to zmienia kolor cały czas. O, tu są pomidorki. Fajne. No, daj mu na przykład coś tam jakiegoś... Wow. Do... No tu też jest właśnie. Ja cię kręcę, ale magia. No dobra, poczekaj, no to w takim razie sobie zasadzimy pomidorka i damy mu zaraz pomidorka do jedzenia, tylko pewnie muszę go podlać, prawda? Tak, zawsze musisz wszystko podlać, dobra, to nie jest tak podlewamy. Proste. No gdzie jest ten pomidorek? Poczekaj, no jeszcze się nie zrobi. Ja nie mogę, ale z ciebie słaby farmer. Ale się szybciej robi, chyba, że nie dałam chyba, no. No może nie dałeś nasionka. Chyba się nie dało. O, teraz dałaś. I teraz podlewamy. Rośnie? O, rośnie, rośnie, rośnie. Pamiętaj, Kitek, że jaka usłyszałam. O, jest. I dobra, i damy mu i będzie czerwony? No zobaczymy. Nie jest czerwony, oszukałeś. Jest zielony, nie. Zmienił kolor. A, faktycznie? I zmienia, zmienia, zmienia i zmienił, stał się czerwony. No i co? Rację. No dobra. Czemu go oszukujesz? Wow, 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 wow. Finka, no, gdzie w ręczniku jeszcze, będziesz jeszcze tutaj nie paradować? Ja chcę sobie tym pojechać, mogę? No. No to tam nie przestać. O, ja matko, Kitek, jak tu wysoko, ja nie jadę. Boisz się, że spadniesz? Wii, wii. No co, a czym miałbym się bać? Ojej, to chyba to mi trzeba kask sobie założyć. Ej, Kitek, to jest za wysoko. Dobra, Mufinka, chodź. O, matko. Koala, ja go chcę. Nie ruszaj, nie ruszaj, bo ja się boję. O tak. Ja cię kręcę, masz, ale tu masz wysoko. Dałóż kask, dałóż ja kask sobie. Kręcę. Już teraz przeszłam, nieważne. O, ja sobie idę na moje miejsce, to zobacz, jest moje. Zobacz, ale to jest fajne stadio, żeby tutaj coś porobić. Ej, to jest ładnie. Patrz, tu są owoce. No. Weź daj te owoce kameleonowi. Kameleonowi? No. Jest teraz czerwony, a teraz się jakiś zmieni? Nie wiem, zobaczymy. Możliwe, że tak. Tu są mango na przykład. O, zmienił się na różowego. O, a nie, jeszcze jak moje włoski. O, biały się zrobił. Biały, a teraz jak mango? Mamy... Mango mu damy. Mango! Mango. Też lubię mango, ale wolę arbuza. No, pomarańczowy jest. Ła, mateczko, uciekam! Kitek, Kitek, weź mi stąd, błagam cię. To jest Andrzej! Nie, Andrzej, 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 chodź, Andrzej. Mateczko, Kitek, chodźmy stąd, mateczko. Kitek, weź, proszę cię, chodźmy stąd. Patrz, co się stało. Co ty zrobiłeś? Andrzej mnie złapał w środek. Kitek, nie wygłupiaj się, ja się serio boję. No, ale to wiesz, to wiesz, że można coś na przykład na jego pajęczynie powiesić? Nie chcę. Tak, możesz tak zejść, otworzyć pajęczynę. On i jest nie obok ciebie. Da się mi się powiesić. Nie, o, złapał się w sieć. Zje, weź go, proszę. No nie, z Andrzejek jest miłym ja pajączkiem. Dobra, no to go zamknij tam w środku, bo widzę, że Kitek, się go boisz. Weź, proszę cię bardzo. Wygłupiaj. Nie ma już Andrzeja. Uciek. Dziękuję. Uff, naprawdę. To było straszne. No dobra, co my tu, to jest jeszcze coś? Nie, to są turyści. Turyści, a my nie chcemy w sumie tutaj turystów. A tutaj jest jeszcze coś, zobacz. Coś mi się. Ej, można go dać do jedzenia? Nie da się. Ale można mu dać jedzonko. Ej, daj jedzonko. Tutaj. Czemu? Komu ty dajesz jedzonko? No tutaj, to jest ta. To jest no, rosiczka. Tak, dawaj, spróbuj. O. To
nosiczka i jedzenie, mateczko. No, to są to my te chore. Bagaże, śpiwory, wow. Bo to są turyści. To wiesz co, my weźmiemy sobie tą walizkę. Ja ci nie możesz tak mufika okradać kogoś. Nie są, oni są. O, patrz, to jest nietoperek w ogóle. Oni nie są źle nastawieni do nas. No dobra, chodź Kitek, bo my musimy się tutaj troszeczkę ogarnąć. My to mufinka musimy wracać niedługo do domu, bo pasowałoby, chociaż łóżko sobie kupić czy coś takiego, bo aktualnie nie mamy nic, zbankrutowaliśmy. Dlatego tutaj będziemy na razie mieszkać, póki coś nie zarobimy. Ja nawet nie mam cukierni, żeby tu zarobić. Musimy zacząć sprzedawać lemoniadę. Potem od lemoniady będziemy sprzedawać ciastka. Po ciastkach będziemy sprzedawać ciasta, a po ciastach otworzymy sobie kawiarnię Kitka. No bez przesady, Kitek. Co? Tyle czasu. Na co? No straciliśmy wszystko, życie. A ten ptak wysiadł jakieś jajka? Nie, nie, myślałam, że wysiadł. Już byś chciała zjeść jego jajeczka. No, no dobra, czekaj, chodź Kitek, chodź, bo już woli zapada zmrok. Chodź Kitek, bo musimy się schować, bo ja idę komary spać. Pogryzą. Jakie komary? Ty, no ten tak. Grzyb świeci. Przestań się już kąpać, bo wodę całą nam zużyjesz. Posuń się tu. Ja panie liściu. Ja idę się teraz wykąpać. A ja idę na kibel. No to idź sobie na kibelek i spadłem tam. Spadłem przez dziurę w kiblu, nieważne. Patrz, widać mnie. Mówinka, widzisz mnie? Gdzie? No tam, widać mnie przez serduszko. O, faktycznie, masz rację. Ja się teraz szybciutko wykąpię i troszeczkę szamponu weźmiemy. Wodę zaczniemy lać. No dobra, to będzie taki odprężający prysznic po tym dzisiejszym dniu ciężkim. Powiem wam, ciężko, bo wszystko straciłam. Totalnie wszystko. Jest mi naprawdę przykro. Kiedyś też słyszałam od kogoś, że też ktoś wszystko stracił, ale no nie sądziłam, że mi się to przytrafi. No trudno, mówi się. Szczoteczka do zębów. Co jeszcze tutaj mam? No tutaj nie chcę od nich tego. Co to w ogóle jest? A to jest widelec. No dobra, to widelca nie chcę. Ej, w sumie z tego wszystkiego jestem głodna, bo ten arbuz to już mi nie wystarczył na cały dzionek. Może jeszcze zasieję coś. Zasiejemy może jeszcze arbuzika. Podlejemy, bo ja potrzebuję tutaj moich team arbuzik. W ogóle na moim sklepie są arbuzowe etui na telefon. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to koniecznie zerknijcie. No co jest? O, jest, urósł, dobra. Mówika, ja chcę już zejść z kibla i iść spać. Mogę no iść spać? No dobrze, Kitek. Zostaw tą książeczkę. Ty już idziesz spać. A ja jeszcze dobranoc. Sobie... Dobranoc, Kitek. Ja sobie jeszcze chyba poczytam na sen, bo chyba tak szybko nie zasnę dzisiaj. Straszny, ciężki dzionek, ale mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy. I dajcie mi koniecznie znać, co powinnam zrobić, skoro nie mam tych wszystkich rzeczy. Piszcie mi koniecznie, może macie jakieś porady dla mnie. Czy powinnam założyć coś nowego, jakieś nowe przedsięwzięcie? Napiszcie. Pa! Radzie! Dobranoc!